Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem lutego, w którym przeczytałam 18 książek. Nie wiem, kiedy to zrobiłam, bo luty ma dość mało dni, ale mam wrażenie, że po prostu cały czas pracowałam i cały czas czytałam. Cieszę się, bo przeczytałam dużo fajnych książek. Było kilka perełek, które gdzieś tam na pewno zapadną mi w pamięci na dłużej i może nawet ulubieniec tego roku się pojawił, więc zaraz je sobie wszystkie omówimy. Postaram się to dość krótko zrobić, bo o każdej z tych książek mówiłam na kanale, gdzieś tam w jakichś vlogach. Więc tak, miesiąc zaczęłam od Karnawału Alicji Chinickiej i to jest moja druga książka tej autorki, bo pierwsza była Uśpiona. Uśpiona bardzo mi się podobała i Karnawał również wypadł bardzo fajnie. Mamy tutaj dwie linie czasowe. Mamy rok 2002, gdzie poznajemy Roberta, perspektywę Roberta. Widzimy, że bierze on udział w jakimś karnawale, imprezie na Mazurach i dochodzi tam do morderstwa, ktoś ginie. Natomiast druga perspektywa to perspektywa Amelii. W 2022 roku, już, więc 20 lat po tych wydarzeniach, i widzimy, że Amelia rozpamiętuje wydarzenia z przeszłości, które miały miejsce 20 lat wcześniej. Jak tutaj myślę, możecie się domyślić, Amelia również brała udział w tych wydarzeniach, które mamy opisane w tej pierwszej perspektywie Roberta. No i gdzieś tam te linie czasowe dwie się łączą, zazębiają. I na początku samej historii Amelia widzi ciało mężczyzny, który popełnił samobójstwo, wraca do niej trauma, wspomnienia się odzywają i też dzieją się różne rzeczy dookoła niej, które mogą mieć związek z tymi wszystkimi wydarzeniami sprzed lat, no i jest to dla niej niepokojące i później dalej cała akcja się rozwija. Oczywiście nie będę Wam tutaj już mówić więcej, to jest książka, o której raczej fajnie nie wiedzieć za wiele. Od samego początku byłam mega zaangażowana w całą historię. Jeśli chodzi o Uśpioną, to tam czułam o wiele większy niepokój niż w tej książce. W tej książce bardziej byłam po prostu zainteresowana, co się dalej wydarzy. Bardzo podoba mi się to, jak jest poprowadzona cała historia, jak ze sobą fajnie współgra te dwie linie czasowe, dwie perspektywy. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze się to czytało po prostu. Książka jest mega angażująca i byłam bardzo, bardzo wciągnięta i chciałam się dowiedzieć, co będzie dalej. I dosłownie ja sobie ją rozciągnęłam, jej czytanie, ale mogłabym ją pochłonąć w jeden dzień zdecydowanie. Oczywiście jest kilka mankamentów, jak na przykład no, końcówka dość szybka, plot twist, który pojawił się tak nagle i no był taki, nie chcę źle, brzydko powiedzieć, ale pasowałoby mi tu jedno słowo, ale był taki nieoczekiwany, jak to plot twist oczywiście, ale był po prostu taki, że nieważne co by tam się pojawiło, to by było zaskoczeniem, bo nie było żadnych wskazówek do tego wcześniej. A ja nie lubię takiego czegoś, wolę jak są wskazówki i wolę jak mogę sobie pomyśleć, połączyć kropki i zobaczyć, czy miałam rację, czy nie. A to jakby tego nikt się nie domyśli, chociaż może akurat. No, ale ogólnie bardzo, bardzo dobra książka, polecam Wam. Następna książka to Nocne godziny Marty Bijan. Nie mam jej u siebie, nie mam swojego egzemplarza, przesłuchałam to w audiobooku, jest bardzo fajne słuchowisko zrobione, więc polecam. Ta książka, czuć, że to jest książka Marty Bijan, w tym sensie, że jest bardzo taka specyficzna i osobliwa i trochę dziwaczna i za to też ja bardzo lubię te książki właśnie Marty. I tutaj mamy historię trzech nastolatków, którzy wyjeżdżają na plan filmowy kręcić horror. I dostają oni dość dziwne wytyczne i zadanie, ponieważ mają się całkowicie zamienić w tych bohaterów, których będą grać. Czyli mają się odciąć całkowicie od swojego życia normalnego i przez 24 godziny na dobę, zamknięci w jakimś takim zamku, mają cały czas być tymi bohaterami, których będą grać. I zaczynają się tam dziać dziwne rzeczy. Ten plan filmowy nie wygląda do końca jak plan filmowy. Reżyserka też jest bardzo dziwna. No i różne niepokojące zdarzenia mają miejsce. Książka była fajna, wciągająca. Na pewno dużo tutaj słuchowisko dało, ale nie będzie to jakaś taka książka Marty Bijan, którą będę Wam polecać na lewo i prawo. Jest fajna, jest ciekawa, jest czymś oryginalnym moim zdaniem, ale no, tak jak mówię, nie zachwyciła mnie, ale też jakby nie mam wielu rzeczy, którym mogłabym się przyczepić. Po prostu była okej. I tyle. I dała mi dobrą rozrywkę. Następnie, czekajcie, ja tu mam porozrzucane te książki. Lepiej niż wczoraj. Ja czytałam Lepiej niż w filmach tej autorki i pamiętam, że bardzo mnie urzekła ta historia. Była taka lekka, przyjemna, milutka. I ta była troszkę gorsza na pewno niż lepiej niż w filmach. Zdecydowanie pomysł na fabułę jest tutaj mega ciekawy, ponieważ mamy dziewczynę,
która jest w liceum i są walentynki. Ma chłopaka, swojego wymarzonego chłopaka, są razem 3 miesiące, jest w nim mega zakochana, ma listę rzeczy, które chce mu zrobić, chce mu dać prezent i najważniejsze, chce mu powiedzieć, że go kocha. Niestety walentynki nie idą po jej myśli, ten chłopak ją mocno rani, robi okropną rzecz, ona to bardzo mocno przeżywa, ma złamane serce i do tego jest jeszcze Nick, który siedzi z nią na jakichś zajęciach z chemii czy czegoś tam. Oni nigdy nie rozmawiali za bardzo, nigdy nie mieli ze sobą żadnych interakcji, ale z jakiegoś powodu muszą porozmawiać. No i dzień kończy u babci zapłakana, zraniona, ze złamanym sercem. No i przychodzi poranek następnego dnia, ona myśli, że jest 15 dzień lutego, natomiast ponownie jest 14. Nasza główna bohaterka jest totalnie skołowana, nie wie, o co chodzi, nie wie, dlaczego kolejny raz musi przeżywać ten sam dzień, ten sam okropny dzień. No i jakby ona jest świadoma tego, że to jest ten sam dzień, który przeżyła jakby dzień wcześniej, ale nikt poza nią nie jest świadomy tego, wszyscy żyją tak, jak sobie żyli, a ona jest totalnie zagubiona i skołowana, szczególnie, że możliwe, że będzie musiała ten dzień przeżyć więcej niż 2 razy i zmienić bieg wydarzeń. I pierwsza połowa książki bardzo mi się podobała, do tego też bardzo fajnie zostały poprowadzone rozmowy między naszą główną bohaterką a Nickiem, czyli tym chłopakiem z ławki, bo były bardzo autentyczne i jak je czytałam, to miałam poczucie, że okej, to jest prawdziwe. Jakby te dialogi, po prostu bardzo fajne dialogi są tutaj między Nickiem a naszą bohaterką, która miała na imię Emily. Ale później coś się wydarzyło w głowie naszej głównej bohaterki, całkowicie zmieniła nastawienie i zachowanie i zaczęła mnie tak irytować. Strasznie się wkurzałam przy tej książce. I trochę straciła w moich oczach, szczerze mówiąc, ta książka w tej drugiej połowie szczególnie. No i do tego mamy tutaj Instant Love, które bardzo mi się nie podobało, więc no jest kilka minusów. Nie będzie to jakaś super książka dla mnie, szczególnie z tego gatunku, gdzie ja jakby jeśli chodzi o romanse i obyczajówki z wątkiem romantycznym, to jednak dość surowo je oceniam. Tak tutaj kilka tych mankamentów na pewno zauważyłam. Kolejna książka to Przecinaczka. Mega, mega ładnie wydana. Tutaj mamy historię pewnej sióstr, gdzie skupiamy się na losach jednej z nich, która właśnie jest tytułową przecinaczką. One się urodziły w rodzinie, gdzie każda z nich jakby opiekuje się nićmi i pierworodna je tka, druga wzmacnia lub osłabia, a ostatnia przecina. I właśnie nasza główna bohaterka jest najmłodszą z tych sióstr i przecina nici wiążące człowieka na przykład z rzeczami, które kocha, uwielbia, z ludźmi, których kocha, bądź nawet z życiem, więc ma ogromną moc w swoich rękach i tę moc wykorzystuje w tej agencji detektywistycznej. Nie mogłam sobie przypomnieć słowa agencja. Agencji detektywistycznej. No i na początku książki dostaje propozycję pewnego, no takiego wyjątkowego dość zlecenia. I co ważne, w tym zleceniu ma jej pomagać pewien chłopak, z którym okazało się, że ma bardzo wyjątkową więź. Wie o tym już od dawna, ale nie chciała jakby mu nic w życiu, wiecie, zmieniać, więc mu o tym nie powiedziała, nie zbliżyła się za bardzo do niego, no i teraz mają ze sobą w końcu styczność. Mamy tutaj różne wątki, bo mamy ten wątek kryminalny, jest też trochę nawiązanie do mitologii, mamy też wątek romantyczny, ale tutaj na miłości też, mocno skupiamy się na miłości siostrzanej, rodzinnej, co bardzo mi się podobało, więc ogólnie książka wypadła bardzo fajnie. To jest taka książka, od której ja nie oczekiwałam niczego więcej niż rozrywki i też niczego więcej raczej nie dostałam, ale samą rozrywkę dostałam i bawiłam się przy niej bardzo dobrze. Do tego też sam motyw z tymi nićmi, z tym przecinaniem był mega, mega ciekawy. Więc jak potrzebujecie książki, w której bardzo dużo się dzieje, bo tutaj dla mnie to był akurat minus, tutaj absolutnie cały czas coś się działo. Cały czas nie było takiego momentu wytchnienia wręcz i można było się nawet pogubić w tej historii przez ilość wydarzeń. No ale też z drugiej strony można to wziąć za plus, że będzie was cały czas trzymać gdzieś tam w napięciu i zaangażowaniu, więc tak. Bardzo, bardzo fajna. Kolejna książka to zbiór opowiadań Przeklęty Królik. Przepięknie w ogóle jest wydana ta książka. Mega mi się podoba i kolorystyka okładki. No tak, ale co z opowiadaniami? Ja czytałam kilka zbiorów opowiadań i czytałam takie bardziej poważne, takie mniej poważne i takie też dziwaczne, jak na przykład Gąsienica. Ja wam to nawet pokażę, bo gdzieś ją tu mam, czy nie mam. O! To o tym mówię. Gąsienica. To były strasznie odklejone opowiadania, ale w tym właśnie ich urok. I te też takie trochę są, bo mamy tutaj bardzo różne opowiadania. Oczywiście niektóre są gorsze, niektóre lepsze, niektóre są wręcz obrzydliwe. Ale koniec końców wszystko sprowadza się tutaj do samotności. I to, jak ona została tutaj ujęta, w jak bardzo wyjątkowy sposób, jest niesamowite. I to mnie tutaj urzekło, bo
czytając to, na początku możecie nie pomyśleć nawet, że to jest właśnie o samotności człowieka. Później, jak przeczytacie posłowie autorki, to trochę wam się to rozjaśni. Pomyślicie sobie, kurde, no, ma to sens. I naprawdę zostało to bardzo ciekawie i wyjątkowo ugryziona. Następna książka to Trzymaj się. Trzymaj się jest to książka o bardzo ciężkiej tematyce, ponieważ mamy tutaj młodą dziewczynę, która radzi sobie z żałobą po stracie swojej najlepszej przyjaciółki, która popełniła samobójstwo. I widzimy cały proces, który zachodzi w jej głowie, w jej życiu, to jak dowiaduje się coraz to nowych rzeczy o tej przyjaciółce, dowiaduje się nowych rzeczy o ich przyjaźni, o ich relacji, odpycha od siebie ludzi, bo jest tak po prostu przepełniona tą rozpaczą i gdzieś tam zamyka się w sobie. Widzimy rodziców, którzy chcą do niej w jakiś sposób dojść, ale nie potrafią do końca. Po prostu widzimy tutaj młodą osobę całkowicie pogrążoną w rozpaczy i widzimy też drogę, jaką musi przejść, żeby gdzieś tam odnaleźć znowu szczęście w życiu. Tak. To jest książka, która na pewno nie ma wam dać rozrywki, to nie o to w tym chodzi. To jest książka, która ma wam dać dużo refleksji, przemyśleń i trochę takiego docenienia swojego życia i docenienia swoich przyjaciół. Bardzo, bardzo ciężka, ale też bardzo ładna. Nie wzruszyła mnie jakoś mocno, myślałam, że bardziej tutaj zagra na moich emocjach, ale na pewno dała mi dużo jakiegoś takiego przemyślenia. Następnie rozczarowanie, którego się nie spodziewałam, czyli Doktor Serce, Miłości nie można wykryć na EKG. To jest książka, o której ja słyszałam gdzieś tam dobre opinie i byłam do niej naprawdę pozytywnie nastawiona i cieszyłam się na nią, bo myślałam, że będzie taki fajny, lekki romans. Ani to nie było fajne, ani to nie było wciągające, ani romantyczne, tylko takie dość cringe'owe i głupkowate. Szczerze mówiąc, przepraszam, jeżeli ktoś lubi tę książkę, ale straszliwie mi się nie podobała. Mamy tutaj naszą główną bohaterkę Karen, która pochodzi z indyjskiej rodziny, gdzie jest duży nacisk na tradycję, na małżeństwo, często też aranżowane. I tutaj małżeństwo, rodzina, dzieci to jest temat numer jeden gdzieś tam, który tutaj się wybija cały czas i nacisk na to ze strony rodzica. I tak samo mamy z naszym głównym bohaterem, doktorem Premem, który wychował się w tej samej kulturze i też jego mama naciska bardzo na to, żeby znalazł sobie żonę i założył rodzinę. I ja bardzo doceniam to, że w książce pojawiają się takie tematy, tylko w momencie, jeżeli jego kontakt z mamą opiera się absolutnie tylko na tym w tej książce, to jednak to już nie jest takie fajne i wydaje się bardzo nienaturalne i sztuczne, gdy jedyne telefony, jakie od niej dostaje, to pierwsze zdanie jest: halo, czy już kogoś sobie znalazłeś? No nie, no po prostu źle to tutaj wszystko wyszło i wydawało się bardzo, bardzo nienaturalne. Ja wiem, że tacy rodzice są, ja wiem, że to tak często wygląda, ale mam wrażenie, że tutaj było to mocno przesadzone. I mamy tutaj fake dating. Wiadomo między kim. I pewnie domyślacie się, jak to się potoczy, jak to się może potoczyć. Oni na początku się nie za bardzo lubią, bo jest tam pewne wydarzenie, w którym oboje biorą udział i nie wyszło najlepiej. Do tego też ci bohaterowie, ta główna bohaterka mnie tak denerwowała, jej nastawienie na to, że ona musi znaleźć prawdziwą miłość i już to zrobi w tym momencie. No i jest on, który w miłość nie wierzy. Nie podobała mi się, po prostu. Nie była to dla mnie dobra książka. Ale za to mega urocza była dla mnie ta książka. I jej druga część, którą przeczytałam też pod koniec miesiąca, której nie mam tutaj, bo czytałam ją na czytniku. Tak, wakacje, rzymskie wakacje i A Practice Makes Perfect, tak się nazywa drugi tom, są osadzone w tym samym miejscu i mamy tych samych bohaterów, tylko w pierwszej części skupiamy się na naszej głównej bohaterce, która jest mega gwiazdą i postanawia chwilę odpocząć od tego światła scenicznego i ludzi i wyjechać do Rzymu, tylko że nie może sobie pozwolić na wyjazd do Rzymu tego włoskiego, dlatego jedzie do Rzymu w Kentucky. No i tam się coś dzieje, psuje jej się samochód, poznaje pewnego mężczyznę, pod którego domem jej się ten samochód psuje. On jest taki trochę gburowaty, taki trochę niemiły, taki wycofany. No i obserwujemy rozwój ich relacji, ich losy, które gdzieś tam się łączą ze sobą w tym małym miasteczku. Mega, mega, mega urocza historia. Do tego też poznajemy innych bohaterów tam, którzy mieszkają w tym miasteczku, którzy są mega fajni. Ja uwielbiam ten klimat małego miasteczka w książkach, gdzie wszyscy się znają i nie wiem, to jest takie jakieś przytulne. Natomiast w drugiej części poznajemy losy siostry tego bohatera głównego z pierwszego tomu, którą już gdzieś tam trochę się przewijała w pierwszym tomie, ale nie za bardzo. I tutaj właśnie też poznajemy jej losy oraz ochroniarza tej bohaterki z pierwszego tomu, tej gwiazdy. Ochroniarza, który jest oczywiście, wiecie, niedostępny, nie wierzy w miłość,
A Amy natomiast jest taka, taki aniołek. Wszyscy ją lubią, wszyscy ją mają za grzeczną, miłą dziewczynę. I ona bardzo chce znaleźć chłopaka, jednak nie do końca umie w to randkowanie, więc ten ochroniarz uczy ją randkowania i podrywania. Tak, obie te książki są mega fajne. Naprawdę bardzo fajny klimat, bardzo przytulne, bardzo miłe i no takie fajne. Naprawdę dobrze się przy nich bawiłam i świetnie je wspominam. Kolejna książka, która skradła moje serce, to One True Love. Sorry, że tu jest tyle romansów, ale robiłam film, gdzie czytałam tylko popularne romanse, to dlatego. One True Love, którą czytałam. Sorry, powiedziałam po angielsku, bo czytałam pierwsze po angielsku. W oryginale ją czytałam po raz pierwszy, a tutaj mamy jedyne prawdziwe miłości Taylor Jenkins Reid. Cieszę się, że ta książka wyszła w Polsce, bo jest naprawdę wyjątkowa, jest bardzo ładna. Jest historia takiej nie jednej miłości, a dwóch, ale obu bardzo prawdziwych. Nie ma tutaj takich, wiecie, płytkich dram. Tylko są naprawdę takie duże życiowe problemy, bo mamy naszą główną bohaterkę, która wyszła za mąż za swojego, za swoją miłość ze szkoły, high school sweetheart, i świetnie im się żyło razem. Natomiast niestety jego helikopter, którym leciał rok po ich ślubie, zniknął. No i po czasie jej mąż został jakby uznany za zmarłego. No i ona była w wielkiej, wielkiej, ogromnej żałobie. No ale po czasie już, powiecie, po długim czasie od jego rzekomej śmierci, no już zaczęła sobie powoli układać życie na nowo i pojawił się Sam, którego znała też ze szkoły, Sam, który kiedyś próbował ją zaprosić na randkę, ale ona mu odmówiła. Teraz zaprasza ją ponownie i ona mu tym razem nie odmawia i idzie to w bardzo dobrą stronę. I na początku książki widzimy, że są zaręczeni. Są w restauracji z rodzicami jej, na urodzinach jej taty, i dzwoni jej telefon. Ham, kto może dzwonić się, zapytacie. Otóż jej zmarły mąż. I spokojnie, to nie jest spoiler, bo pierwsze zdanie tej książki brzmi: właśnie kończę jeść kolację z rodziną i narzeczonym, kiedy dzwoni mój mąż. Więc spokojnie, nic wam nie zaspoilerowałam. Ja uwielbiam Taylor Jenkins Reid. Ja uwielbiam to, w jaki sposób ona opisuje miłość, w jaki sposób opisuje uczucia, w jaki sposób opisuje emocje. To się dosłownie wylewa z tej książki. Te emocje, te uczucia, smutek, rozpacz, radość. Wszystko tu tak mocno się odczuwa razem z bohaterami. I to jest niesamowite w każdej jej książce. Dlatego tutaj uważam, że jest dość wyjątkowy pomysł na fabułę, bardzo ciekawy. Przez to, że nie mamy takiego typowej dramy i trójkąta miłosnego. Bo tu jest to o wiele bardziej głębokie i poważne. I ja uwielbiam to, w jaki sposób ona pisze, w jaki sposób tworzy swoich bohaterów, naprawdę, i ich relacje. Coś niesamowitego. Bardzo, bardzo wam polecam tę książkę. Kolejna dobra książka. Ktoś, kogo znałam. Nie spodziewałam się, że tak mi się spodoba ta książka. Nie nastawiałam się na to kompletnie. Nie oczekiwałam o niej za wiele, nie oczekiwałam od niej za wiele, a dostałam naprawdę dużo. To jest bardzo niepozorna historia, która może na początku nie wydawać się tak wyjątkowa, ale naprawdę jest, bo mamy tutaj pewną rodzinę, rodziców oraz ich jedyną urodzoną córkę. I ci rodzice postanowili, że chcą być domem zastępczym dla dzieci, które tej pomocy potrzebują od nich. I właśnie tworzą dla nich taki tymczasowy dom zastępczy. Niektórzy z nimi zostają, niektórzy nie, ale właśnie tak to wygląda. I Lia oczywiście bardzo podziwia rodziców za to, co robią, i uważa, że robią bardzo dobrą rzecz, ale z drugiej strony niekiedy czuje się zepchnięta trochę na bok przez to, że ona jest ich rodzoną córką, reszta nie jest, więc może trochę więcej uwagi im poświęcają i w pewnym momencie gdzieś tam ją to boli i dotyka. No i jednym z tych dzieciaków jest George. George, który się tam zjawia po rozdzieleniu ze swoją siostrą, i Lia od razu gdzieś tam łapie z nim taki dość wyjątkowy kontakt, wyjątkową więź. I widzimy rozwój ich relacji, ich przyjaźni, do której dołącza też Tio. Tio, chłopak ze szkoły, który kiedyś chodził do szkoły prywatnej, ma bogatego ojca, zero miłości w domu i gdzieś tam zaczyna też z nimi się kolegować, przyjaźnić, i widzimy rozwój tej relacji tych trzech bohaterów. To jest jedna perspektywa z kiedyś, i mamy też teraz, gdy Lia już jest dorosła i widzimy, gdzie te wszystkie wydarzenia ją zaprowadziły i w jakim punkcie życia jest, kto
tym życiu został, kto odszedł, kto nowy się pojawił. Co jest fantastycznie tutaj ograne. Wiem, że to nie jest żaden wyjątkowy zabieg, tak jest zazwyczaj w książkach, ale tutaj jakoś tak bardzo mi się to spodobało, bo fajnie to ze sobą się łączyło i fajnie to zostało po prostu opowiedziane i poprowadzone, tak że ja czułam dużą satysfakcję czytając, jakby łącząc ze sobą te różne wydarzenia. To jest zdecydowanie książka, gdzie nie skupiamy się na akcji, skupiamy się na relacjach, na miłości rodzinnej, której jest tutaj bardzo dużo, na pomocy drugiemu człowiekowi. Ja nie wiedziałam, że ja tej książki tak potrzebuję, jak się okazało, że potrzebuję, bo dała mi naprawdę dużo wzruszenia, dużo jakichś takich refleksji i takiego ciepła na sercu koniec końców, chociaż jest tu masa przykrych wydarzeń, bo nasza główna bohaterka jest w punkcie swojego życia, gdzie straciła więcej niż jedną osobę i próbuje sobie z tym wszystkim poradzić i wracają pewne wspomnienia, wracają pewne osoby z przeszłości. No jest to wszystko takie głębokie i bardzo, bardzo mocno poruszające. Naprawdę bardzo dobra jest ta książka i polecam wam ją. Następnie książka o bardzo, bardzo ciężkiej tematyce, ale też bardzo potrzebnej, szczególnie w tych czasach, czyli 21 sposobów na śmierć. To jest książka o hejcie, o bullyingu i o jego konsekwencjach. Właśnie na tym się tutaj skupiamy najbardziej. Mamy naszą główną bohaterkę, młodą dziewczynę, która w szkole jest dosłownie dręczona przez swoją byłą przyjaciółkę, której tak naprawdę nic nie zrobiła, ale ta dziewczyna nakręciła na nią hejt przez pewne wydarzenie, które jakby widzi jej winę, a tak naprawdę tej winy nie było. No i Stella musi się z tym mierzyć na co dzień, na żywo, w sieci, wszędzie. Ludzie pałają do niej ogromną nienawiścią, bez absolutnie żadnego powodu, tylko dlatego, że popularna dziewczyna powiedziała, żeby jej nienawidzić. Dokucza jej, ale dokucza to jest złe słowo, ono się dosłownie nad nią znęca. No i Stella jakby nie do końca widzi już sens życia, do tego odeszła jej mama, została sama z tatą. Jej tata, który jest w żałobie, próbuje poradzić sobie ze stratą żony, ale też z córką, która jest w tak ciemnym punkcie swojego życia i nie do końca wie, jak ma jej pomóc. Próbuje wszystkiego, ale on też nie jest w najlepszym punkcie swojego życia. I widzimy zagubionego ojca, który próbuje ratować swoją córkę i córkę, która nie widzi już nadziei w tym wszystkim, bo jest tak bardzo zatracona w tym bólu, który dają jej rówieśnicy. Jest to książka, która pokazuje, jak ogromne są konsekwencje takich czynów, jak ogromne są konsekwencje bullyingu, jaką krzywdę wyrządzamy drugiemu człowiekowi, wyśmiewając się z niego chociażby. A tutaj dzieją się naprawdę o wiele gorsze rzeczy. I straszne jest to, jak paskudni są ludzie, jak paskudne są młode osoby, które potrafią swojemu rówieśnikowi zrobić tak ogromną krzywdę. Na pewno książka bardzo ciężka, ale też bardzo, bardzo ważna i jest od 15 roku życia. Tak. Mówię tylko, żeby młodsze osoby się za nią nie brały. Następnie. Pomoc domowa, sekret. Ja naprawdę uwielbiam twórczość tej autorki. Zamknięte drzwi były ekstra. Pomoc domowa, pierwszy tom, była ekstra. I teraz mamy drugi tom. Dalsze losy Mili z pierwszego tomu. W pierwszym tomie właśnie poznaliśmy Mili, czyli Wilhelminę, która próbowała znaleźć pracę jako gosposia. Ponieważ była ona w więzieniu, więc ma kartotekę, nigdzie nie może tej pracy znaleźć, dlatego pomyślała, że zatrudni się w jakimś domu jako gosposia. Będzie gotować, sprzątać, zajmować się domem. No i tak właśnie się stało. W pierwszym tomie znalazła pewien dom, w którym pracowała, różne rzeczy się tam podziały. Natomiast w drugim tomie mamy wydarzenia już jakiś czas po tych wydarzeniach z pierwszego tomu i Wilhelmina znowu szuka pracy i tę pracę znajduje u mężczyzny pewnego imieniem Douglas, który jest biznesmenem, ma kupę siana i żonę. Żonę, która jest rzekomo chora i Mili ma w ogóle do niej nie zaglądać, do jej pokoju, w którym ona przebywa. No i Mili jakby ma doświadczenie z przeszłości, z takimi rzeczami, z takimi mężczyznami, którzy gdzieś tam wzbudzają jej niepokój i podejrzania, więc no zaczyna tam pracować, ale cały czas coś czuje, że jest nie tak. Tak, to tyle, nie będę wam więcej mówić, to jest tak świetne. Ta książka jest tak świetna. Cały ten plot twist tam, wszystkie, no, po prostu wow. To jak ta autorka pisze, jak bardzo wciągające są jej historie, jak angażujące, jak prawdziwe, jak po prostu, ja jestem zachwycona. Naprawdę świetnie, świetnie się przy tym bawiłam i mega, mega mnie wciągnęła ta książka. Następna książka to Beze mnie jesteś nikim. Jest to reportaż, reportaż o przemocy, przemocy w rodzinie, przemocy wśród osób sobie bliskich w Polsce. I to jest książka
na maksa otwierająca oczy. To jest książka, która gdzieś tam mnie trochę otrzeźwiła i sprowadziła na ziemię i pokazała, jak ogromny jest to problem. Oczywiście zdawałam sobie z tego sprawę, ale nigdy nikt nie przedstawił mi tak faktów przed oczami, jak właśnie zrobiła ta książka. Wstrząsające jest to, jaka jest postawa ludzi w stosunku do tego, ludzi, którzy gdzieś tam są tego świadkami, państwa i no... Powiem wam, że naprawdę warto takie książki czytać. Cieszę się, że takie książki powstają, które bardzo jasno przedstawiają ten problem. To jest też książka Jakuba Hołba, którego twórczość bardzo lubię. Czytałam jego książkę Niegrzeczne, która była naprawdę jedną z lepszych książek z literatury faktu, jakie przeczytałam. I ta również była bardzo dobra, ale wydaje mi się, że ona mnie... aż tak też wstrząsnęła, dlatego że ja nie czytałam za wiele w tej tematyce. Jest to książka na pewno, którą warto przeczytać. Ona czegoś na pewno nauczy. Ona pokazuje, jak bardzo często ludzie są nieświadomi tego, że dopuszczają się przemocy psychicznej, no bo fizycznej raczej są. Ale często psychicznej przemocy można się dopuszczać i nie być tego nawet świadomym do końca. Nie będę wam tu się rozgadywać na ten temat, bo też nie chcę powiedzieć niczego, co by kogoś mogło urazić. Ale... bardzo, bardzo dobra książka. Następnie przeczytałam też drugi tom Belladony, czyli Foxglove. I ten tom podobał mi się bardziej niż Belladona. W Belladonie poznaliśmy naszą główną bohaterkę i jej, między innymi jej relacje ze śmiercią. Natomiast w tym tomie pojawia się Los, kolejny bohater, który gdzieś tam namiesza w relacji głównej bohaterki ze śmiercią właśnie. I tworzy się z tego trochę taki trójkąt miłosny, ale naprawdę ta część była mega wciągająca. Znowu mamy jakąś zbrodnię, zagadkę do rozwiązania, tak jak w pierwszym tomie. Ale tu po prostu mnie to bardziej zaangażowało, bardziej mi się podobało. Może to pojawienie losu też było czymś takim odświeżającym i ciekawym. Więc na pewno nie ma tutaj syndromu drugiego tomu, bo ten wyszedł moim zdaniem lepiej niż pierwszy. Bo pierwszy był taki ok, ale nie zachwycił mnie. Natomiast przy tym bawiłam się naprawdę świetnie. Bardzo doceniam właśnie los i śmierć jako osobnych bohaterów, którzy gdzieś tam mogą być pewną metaforą. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyszła ta książka i bawiłam się przy niej świetnie. Och, i teraz wielka miłość tego miesiąca, czyli Podzieleni Schustermana. Kolejna książka tego autora, którą przeczytałam, kolejna, którą pokochałam, bo pomysł na fabułę jest absolutnie genialny, genialny. Ja nie wiem, jak on to wymyśla, tak pokręcone i tak straszne wizje, ale w tym wszystkim tak mocno uderzające w nasze społeczeństwo, bo mamy tutaj świat, w którym można rozszczepić swoje dziecko między 13 a 18 rokiem jego życia. Czyli jak już zajdziecie w ciążę, musicie to dziecko urodzić, ale gdy dożyje 13 roku życia, wtedy możecie podjąć decyzję, czy chcecie to dziecko dalej mieć, czy ma iść do rozszczepienia, czyli podział na organy, części ciała, które zostają dane osobom, które go potrzebują, czyli dziecko no, tak naprawdę no, umiera, chociaż tam to nie jest tak opisane, ale no, dziecko znika z waszego życia i jego ciało zostaje podzielone na różne osoby, które tego ciała potrzebują. Brzmi to strasznie, bo takie jest, ale jest tak genialnie pokręcone to wszystko tutaj, że ja jak się dowiadywałam coraz więcej informacji o tym świecie, to byłam coraz bardziej zachwycona tym wszystkim, w sensie nie pomyślcie, że jestem jakaś... Bo to nie jest tak, że mi się podoba wizja takiego świata. Nie. Ale fakt, że autor wpadł na takie coś i stworzył taką historię, wykreował taki świat, jest dla mnie po prostu majstersztykiem. No i oczywiście poznajemy tu kilku bohaterów, którzy na różne sposoby dowiadują się, że zostaną rozszczepieni. Bardzo chcą tego uniknąć, więc zaczyna się ich podróż, ich wędrówka. Mamy tutaj motyw wędrówki. I oni oczywiście na początku się nie znają, ale gdzieś tam ich drogi się łączą i zaczynają walczyć o swoje życie i o swoją przyszłość. Genialne. Genialne. Czytajcie to koniecznie. Przedostatnia książka to Witajcie w księgarni Hyunam Dong. To był taki comfort read. To była tak fajna, ciepła i przyjemna książka, niewymagająca, a z drugiej strony tyle dająca od siebie. To jest książka o książkach, więc czego więcej możemy chcieć? Mamy tutaj główną bohaterkę, która gdzieś tam jest dość zagubiona w swoim życiu i postanawia spełnić swoje marzenie wielkie i otworzyć księgarnię, bo poła ogromną miłością do literatury i chce się tym dzielić z ludźmi i chce właśnie prowadzić tę swoją księgarnię, ale na własnych zasadach trochę i otwiera tę księgarnię, zatrudnia pewnego chłopaka do pracy i tak razem właśnie działają z tym biznesem. Ona nie ma jakichś wielkich nadziei, że to przetrwa, ale z drugiej strony mocno się w to wszystko angażuje i oddaje całe serce temu i zaczyna
jej to wychodzić. Pojawiają się klienci, których losy poznajemy. Pojawiają się autorzy, z którymi gdzieś tam przeprowadza rozmowy, na przykład w tej księgarni, i może ich zapytać o jakieś przemyślenia w stosunku do książek ich, które czytała, co jest dla niej fantastyczne. Pojawia się trochę temat rynku wydawniczego i na przykład sprzedawania bestsellerów, których ona nie chce sprzedawać, ale cały czas dostaje o nie pytania i właśnie te książki się najlepiej sprzedają, ale ona nie chce ich sprzedawać, bo nie chce takich książek mieć u siebie w księgarni. Chce mieć te, które jej się podobają. Więc no jest to bardzo ciekawy temat w tym wszystkim, ale to nie jest książka, gdzie mamy dużo akcji, gdzie coś się dzieje. Tutaj bardziej mamy takie gdybanie o życiu, o codzienności, o samotności, o relacjach między ludźmi, o miłości. I w tym wszystkim przeplatają się cały czas te książki, księgarnia, które są tłem dla historii, ale też trochę osobnym bohaterem. Więc no, jeżeli lubicie takie powolne gdybanie o rzeczach przyziemnych, o życiu, poznawanie losów różnych bohaterów, ich przeżyć, ich doświadczeń, to ta książka będzie dla was. A jeżeli kochacie książki, to jeszcze bardziej. Okej, i ostatnia przeczytana książka, raczej przesłuchana, to Save You. Jak wiecie, zaczęłam w tym roku reread, tylko że w formie audiobooka, serii Save Monika Sten. Save Me, Save You i Save Us. Ja to czytałam na początku mojej przygody z BookTube'em i Bookstagramem, czyli chyba w 2019 roku, więc no 5 lat temu. I wtedy te książki bardzo mi się podobały. I teraz jakoś tak książki Negrońskiej mnie trochę skłoniły do tego, żeby po nie znowu sięgnąć, bo razem z moim chłopakiem właśnie przesłuchaliśmy praktycznie wszystkie książki Oli Negrońskiej dla dobrej zabawy i świetnie się przy nich bawimy i to jest takie moje, wiecie, guilty pleasure, więc mówię, słuchaj, może spróbujemy serii Save, bo pamiętam, że ona była bardzo fajna, a ludzie piszą, że Negrońska mogła trochę gdzieś tam się inspirować właśnie Moną Kasten, więc tak zaczęliśmy to i znowu się wciągnęliśmy. Ja też wiele z tych książek nie pamiętam, więc czuję się, jakbym trochę czytała je po raz pierwszy. Gdzieś tam najważniejsze wydarzenie pamiętam, ale bardzo, bardzo dużo rzeczy pozapominałam, z czego się cieszę, bo teraz mogę się na nowo jakby nimi delektować. To jest takie typowe obyczajówki romantyczne, romanse, gdzie przez kilka tomów widzimy losy dwóch głównych bohaterów, których gdzieś tam połączyło w pewnym momencie uczucie, jest pełno dram, jest dużo pieniędzy, bo James, nasz główny bohater, pochodzi z bardzo bogatej rodziny, gdzie już jego los jest przesądzony, bo jego despotyczny ojciec podejmuje wszystkie decyzje w domu. No i jest Ruby, która pochodzi z kochającej się, zwyczajnej rodziny, gdzie może im się nie przelewa, ale mają dużo miłości i jest po prostu szczęśliwa. No i gdzieś tam los ich ku sobie popycha przez pewne wydarzenia. Może oni oboje tego nie chcą, ale łapią ten kontakt i różne rzeczy się tam dzieją. No i obserwujemy rozwój ich relacji przez te wszystkie tomy. Dużo dram, dużo głupotek, ale mega, mega angażujące i wciągające. Więc tak, słuchajcie, to są wszystkie książki, które przeczytałam w lutym. Trochę ich było. Mam nadzieję, że was tutaj nie zanudziłam. Dajcie mi koniecznie znać, co wy przeczytaliście, jaka książka była najlepsza, jaka najgorsza, czy czytaliście któreś z tych książek, które wam tutaj pokazałam. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!